naprawdę głównym przesłaniem tego spotkania jest powiedzenie tak, mija 25 lat, Polska jest słabo rozpoznawalna na świecie, co nam utrudnia ściąganie turystów, inwestorów, a jednocześnie eksportowanie produktów, polskich produktów. I chciałem tutaj powiedzieć, bo wspominamy tutaj co jakiś czas nazwisko Wally Olinsa. Wally Olins opowiadał to na jednej z naszych konferencji, na konferencji w Łodzi, taką historię, jak to w 1985 roku Hiszpania weszła do Unii Europejskiej. On wtedy był doradcą. On wtedy był doradcą Repsolu w Hiszpanii, czyli takiemu Orlenowi właśnie hiszpańskiemu. I namówił prezesa Repsolu, żeby ten spotkał się z prezesami dużych firm. I on na tym spotkaniu, ten prezes Repsolu, miał powiedzieć takie zdanie. Panowie, weszliśmy i panie, weszliśmy do Unii Europejskiej, ale naszych produktów nikt w Europie nie kupi, bo postrzegają nas jak sierściuchów. My nie umiemy robić nic porządnie. I dlatego należy zmienić ten wizerunek. I tam biznes wyekspediował swoje własne pieniądze, za które powstała strategia. Strategia z prawdziwego znaczenia, nie oglądając się na rząd. Strategia, która obejmowała między innymi Barcelonę jako specjalną destynację, między innymi w ciągu bardzo krótkiego czasu odbyła się olimpiada w Hiszpanii, odbyła się wystawa światowa. Rozpoznawalne bardzo stały się takie marki jak Zara czy Seat. I pytanie, które postawiła pani prezes POT-u, jest bardzo zasadne. Czy państwo, jak tutaj siedzicie, przedstawiciele największych polskich firm, jesteście gotowi wejść do na przykład stowarzyszenia, które proponujemy i wyasygnować pewne pieniądze po to, żeby stworzyć taką, żeby specjaliści od marketingu miejsc, których w Polsce mamy, są nawet na sali, stworzyli taką strategię, a potem możemy nawet z tym pójść do rządu i powiedzieć, patrzcie, to jest program, który możecie sobie wziąć. Czy jesteście gotowi podjąć takie staranie? Czy to jest w waszym interesie? Wiem, że to pytanie może brzmi w tej chwili paradoksalnie, ale ja je zadałem. Czy w waszym interesie jest wspólne budowanie silnej, rozpoznawalnej marki Polska? Ja się wyrwę do odpowiedzi. Bardzo zapraszam. Świeci się ekranik? Spróbujemy, tak. Dzień dobry, jeszcze raz Alicja Malewicz-Pełczyńska z Solarisa. Odpowiem przewrotnie na przewrotne pytanie. Bez względu na to, w jakim humorze i z jakimi ustaleniami dzisiaj się rozstaniemy, to każdy z nas, tak jak tutaj siedzi, promuje i będzie promował markę swojego przedsiębiorstwa. I będzie to robił, dlatego że widzi z tego wymierne korzyści. Proszę Państwa, biznes ma swoją misję, ale przede wszystkim sprowadza się do zarabiania pieniędzy. Absolutnie. W związku z czym, w zależności od tego, co będziemy wypracowywać, musimy o tym pamiętać, że to powinno przynosić wymierne korzyści. Solaris jest obecny w 29 krajach świata. Za chwilę już jesteśmy pełnoletni, w przyszłym roku będziemy mieli 20 lat, w związku z czym tych doświadczeń mamy za sobą dużo. Mamy też takie okresy, kiedy naszym klientom uświadamialiśmy, że jesteśmy z Polski, bo miało to dla właścicieli Solarisa duże znaczenie, duży wymiar. W tym roku Państwo olszewscy również otrzymali nagrodę 25-lecia i moja szefowa powiedziała coś bardzo znamienitego, że przez te lata pokazywali wszystkim, że nie ma czegoś takiego jak jakość z Polski rozumiana negatywnie, że Polacy potrafią robić świetne produkty. I teraz, jeśli mamy na tej sali wypracować coś wartościowego, to musimy sobie odpuścić demagogię, musimy sobie odpuścić słowa typu powinniśmy, zróbmy, wykrzesajmy, spróbujmy, dlatego że to jest słowotok, przepraszam za dosadność, który donikąd nie prowadzi. W biznesie nie ma miejsca na tego typu pogaduszki. Konkretny cel, konkretne kroki do osiągnięcia, oczywiście kosztorys i wtedy konkretna odpowiedź z naszej strony. Proszę Państwa, to bardzo znamienne, że jesteśmy
jedynym w tej chwili na terenie Niemiec producentem nie niemieckim, który dostarcza tramwaje na ten rynek. I pytanie, czy któryś z Polaków o tym wie? A wierzcie mi, nasze służby PR-owskie wykonują gigantyczną pracę, żeby ten news przedostał się do mediów. I tutaj mówimy też o czymś bardzo ważnym i tego mi zabrakło na tej sali. Mamy administrację, mamy naukę, mamy biznes. Zabrakło nam, z szacunkiem briefie, szeroko pojętych reprezentantów mediów. Bardzo celowe działanie. I tak by nie zrozumieli, więc najpierw my się umówmy, a potem przygotujmy precyzyjny komunikat. No. Taka jest nasza propozycja. Jest to jakiś wariant do rozważenia. Dlatego, że proszę Państwa, to, że my mówimy dobrze o swoich produktach, wynika z naszego przeświadczenia, z naszej wiary, ale też z postawy biznesowej, takiej odpowiedzialności. Warto nauczyć Polaków, żeby dobrze mówili o produktach z Polski. To jest na pewno cenna inicjatywa w tym zakresie, żeby budować świadomość, bo wielu z naszych kolegów pewnie nie wie, skąd, gdzie i na jakich zasadach wytwarzane są polskie marki. Czy i w jakim tempie uda nam się to osiągnąć, tę zmianę poziomu wiedzy, no to jest inne pytanie. Pytanie, czy ta perspektywa w wymiarze biznesowym będzie dla nas atrakcyjna, bo jeśli mówimy o okresie 5-, 6-, 10-letnim, no to jest bardzo długo. Ale jeśli będziemy mieli projekt, który no, jest dynamiczny, tak jak marki, które reprezentujemy, to tak jest zainteresowanie. Na tyle, na ile potrafiłam z punktu widzenia biznesowego chciałam odpowiedzieć, w związku z tym, czy cel, kroki, kosztorys i wtedy odpowiedź, takie wstępne oczywiście, tak jesteśmy tym zainteresowani, bo o tym, że jest potrzeba, to chyba wszyscy wiemy, ale takich kompleksowych działań. Te kroki zostały przedstawione, ja przypomnę, to jest marka, to jest stworzenie mapy polskich marek, to jest propagowanie, i tu włączamy wtedy media, tych polskich marek wśród Polaków, czyli jakby dawanie im broni do ręki, jak jadą za granicę, czy są, i upewnianie ich. Jesteśmy z kraju, który... Bo to, że jesteśmy fajni, nie wystarczy. Co umiemy robić? To jest magazyn, który chcemy wydawać, dwumiesięcznik, który chcemy wydawać taki branżowy, naśrodowiskowy, który by łączył to, oraz system, seria warsztatów w całej Polsce, które w tym trójkącie mówią, w jaki sposób w regionach wydobywać te marki i budować nowe, ale w kontekście już przyszłości promowania tych regionów, wzmacniania pozycji tych regionów. To jest na pewno ciekawy program. Podobno dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, o damach tam nic nie ma, w związku z czym w kuluarach trzeba też porozmawiać konkretnie. Ankieta, która jest do wypełnienia, proponuje wszystkie te punkty, mówi, czy jesteś zainteresowany. My chcemy do każdego indywidualnie się zwrócić, zależnie od tego, kto będzie, być może ktoś będzie chciał, powie tak, my chcemy wspierać tylko warsztaty w naszym regionie, bo nam na tym zależy. Firmy bardziej globalne odpowiedzą, my chcemy uczestniczyć w budowaniu całej mapy polskich marek. Ktoś powie, ja tylko mojego województwa, a ktoś powie, mnie najbardziej zależy, żebyśmy się przyczynili do mądrej, i tu znowu, ja wyszedłem z reklamy, wiem co mówię, nie kampanii outdoorowej, Kupuj Polskie, czyli promowaniu właśnie tej mapy, tych polskich produktów do Polaków, tylko powinna to być mądra, zaplanowana, do tego potrzebujemy konsultacji i specjalistów. Kampania informacyjno, nie boję się tego słowa, bo ja reprezentuję Stany Zjednoczone, że to nie jest obelga, pojęcie PR, czyli informacyjno-PR-owa kampania na temat tego, że właśnie Solaris, że PESA, że Orlen, że Asseco na przykład, że to są wszystko firmy, które mogą, z którego możemy być dumni, których możemy być dumni i które zmienią wizerunek Polski. A jak polski wizerunek zostanie zmieniony, to tym mniejszym, to o czym Elżbieta mówiła, też będzie łatwiej. Tutaj poruszyliśmy w bardzo krótkim czasie wiele wątków. Postaram się tutaj, no może nie podsumowywać, ale doprowadzić do pewnej syntezy. Bo tutaj oczywiście bez promocji Polski w Polsce, o czym staram się od dawna mówić, nie będzie promocji Polski za granicą. To nie ulega wątpliwości, to dopóki nie będziemy dumni z własnych produktów, z własnych usług, nikt inny
nie zacznie być z nich dumny czy zadowolony. Ja tak bardzo się cieszę, że w tym mrowisku, jak to nazwałeś, znakomitym zresztą, pojawiają się dwie marki, które osobiście są też bliskie memu sercu, czyli Solaris i Pessa. Abstrahując od tego, że obie firmy są również naszymi klientami, to gdzieś tam ta współpraca jest dosyć ścisła, również starając się promować nasze wspólne działania i nie tylko wspólne działania za granicami kraju. Tylko, że tutaj oczywiście pieniądze są bardzo ważne i nie ulega wątpliwości, że bez pieniędzy nic się tutaj nie uda sensownego zrobić. Natomiast rozmawiając o pieniądzach i rozmawiając o tej dumie i promocji Polski w Polsce, nie możemy zapomnieć o tych zagrożeniach, które spotyka część krajów Unii Europejskiej. I tutaj mam na myśli w szczególności obecnie Grecję. Grecja była krajem bardzo turystycznym, prawda? Nie pomogło jej to. Wpadli w kryzys, w spiralę kredytową, nie dlatego, że nie potrafili się promować, nie dlatego, że nie mieli świetnego produktu, tylko dlatego, że oszczędzali. Oszczędzali w ten sposób, że musieli spłacać, obsługiwać coraz większy dług, ograniczając swoją wewnętrzną konsumpcję. W tej chwili ten kraj jest na skraju bankructwa. Za bodajże 2 tygodnie ma być podjęta ostateczna decyzja, czy program pomostowy zostanie wdrożony, czy ten kraj po prostu zbankrutuje. I wtedy pytanie, co znaczy, co się ma wydarzyć, kiedy kraj bankrutuje. No właśnie, czyli kraj przestanie istnieć. Więc myślę, że to jest, może w tej chwili z perspektywy Polski jest to zagrożenie mgliste, odległe i praktycznie prawie nieprawdopodobne. Niemniej jednak to pokazuje pewien mechanizm. Dopóki nie zaczniemy być właśnie rozmawiać o tym, chwalić się takimi filmami jak Solaris, Pessa i wiele innych, i nie będziemy z tego dumni, nie będziemy sami wewnętrznie tego promować, to nic się nie uda. Nawet jeżeli będą duże pieniądze z zewnątrz czy z wewnątrz. Ja chciałem się podzielić moimi takimi wewnętrznymi doświadczeniami z mojej codziennej pracy. Udaje mi się pracować z wybitnymi polskimi i artystami, projektantami, grafikami. I smutne jest to, że niestety ci ludzie większość swojego biznesu robią poza granicami kraju. W Polsce bardzo ciężko jest im się przebić z tym, co robią w Polsce, czy z tym, co robią za granicą. Nikt o tym nie chce mówić, to wydaje się być zupełnie nieciekawe. Już absurdem doszło do takiego absurdu, że jeden z grafików, z którymi współpracujemy, ilustratorów, że to jeden z lepszych na świecie, ja muszę z nim się komunikować przez agenta w Nowym Jorku, a człowiek mieszka dosłownie 200 metrów ode mnie. W tej chwili PKO Bank Polski jest jedynym jego klientem w Polsce. To jest dziwne. To nie jest kwestia tego, że on jest taki drogi, bo nie jest drogi. Natomiast chodzi o pewną taką mechanikę, odrzucanie, właśnie niechwalenie się. Polacy bardziej się, jako naród, bardziej się wstydzimy, zazdrościmy. Właśnie zazdrość to jest złe słowo. To jest zawiść, jeżeli komuś coś wychodzi, jeżeli komuś się coś udaje. Nie promujemy tego, nie mówimy o tym, a jeżeli mówimy, to robimy źle. Więc myślę, że pierwszym takim krokiem, o którym powinniśmy mówić, zanim przejdziemy do pieniędzy, to jest próba zmiany naszej mentalności. Ale ta zmiana, o czym mówiliśmy w poprzednim panelu, nie nastąpi przez modlitwy, namawianie, przekonywanie, pokazywanie dobrych przykładów nawet. Ta nie, to jest zmiana nastąpi wtedy, kiedy wyposażymy Polaków w taką świadomość, że za nami stoją potężne marki, potrafimy to robić, jesteśmy fajni, jesteśmy doskonali, ale możemy to udowodnić, a nie tylko mieć dobre samopoczucie, bo rano medytowaliśmy. Dobrze, marki Solaris i Pessa, te wszyscy na sali znają. Podam inny przykład, marki Santi. Nie wiem, czy ktoś z Państwa zna. Oczywiście. Nie, właśnie nie spożywcza. Jesteśmy na Wojskowej Akademii Technicznej, myślałem, że może wojsko coś może słyszało. Jest to firma, która zajmuje się produkcją suchych skafandrów do nurkowania. Najlepszych na świecie. Właściwie wykosiła kompletnie konkurencję w Stanach Zjednoczonych, firmę DUI w ciągu 5 lat. Jest dystrybuowany na całym świecie. Najlepsi nurkowie światowi, jaskiniowi, wrakowi nurkują w skafandrach Santi. Kiedy wchodzili do Korei, weszli z bardzo dużym sukcesem. Następna polska firma, która zajmuje się oświetleniem do nurkowania, dostała warunek
od firmy, która wprowadzała właśnie tą firmę od latarek na rynek, że na opakowaniu ma być wielkimi literami napisane Made in Poland. Bo Santi już tam było i Koreańczykom produkty nurkowe polskie kojarzyły się z najwyższą jakością. I dobrze, warto o tym mówić? Tak, tylko kto o tym mówi? Kto o tym wie? No my chcemy mówić. No, ale to już zobacz, mamy tutaj na sali, mamy Pesse, mamy Solarisa, opowiedziałem o trzech przykładach ludzi, z którymi ja współpracuję, mówię o firmie Santi, o tym nikt nie wie, poza nami, tak? My się spotykamy tutaj w wąskim gronie, opowiadamy sobie o tym wielokrotnie, natomiast nie ma możliwości, żeby te sytuacje w jakiś sposób zaistniały szersze, czy w mediach, czy w formie... Jest, właśnie tę możliwość zaprezentowaliśmy rano. No niestety, przepraszam, nie było mnie, nie mogłem... Nie, to nie jest wyrzut, broń Boże, natomiast taka możliwość, o tym właśnie rozmawiając. Rozmawiajmy, proszę, jeżeli mogę zaproponować, żeśmy teraz mówili, kogo nie ma i o kim jeszcze nie powiedzieliśmy, tylko czy my wierzymy w to, że czas najwyższy trochę inaczej do tego podejść, bo do tej pory nie było w Polsce takiego podejścia, które my zaproponowaliśmy. Zacznijmy być dumni ze swoich kolegów, znajomych, sąsiadów, firm, z którymi współpracujemy. Dokładnie. Ja w tym gronie się czuję trochę niekomfortowo, bo po pierwsze kusi mnie, żeby skomentować poprzedni panel, który złożony był z ludzi reprezentujących publiczne instytucje. Nie będę tego robił, bo nie byłaby to sympatyczna moja wypowiedź, a chciałbym jednak tu pozytywnie troszkę wysłać sygnał. Natomiast to pytanie, które pan zadał, znaczy to proszę zadać to pytanie ministrom, premierom naszego kraju, bo to oni są odpowiedzialni do tego, żeby oni wiedzieli o tej liście, nie wiem, 100-200 firm. Może mogę przerwać? Można być dumnym. Nas tu nie trzeba o tego przekonywać, bo PESA sama się obroni tutaj, czy Solaris sam się obroni, czy kilka innych firm sam się obroni. Ja jestem akurat jeszcze też nietypowy tu w tym gronie, ponieważ ja reprezentuję firmę, no, która zbudowała się w oparciu o różnego rodzaju możliwości w Polsce. Ponieważ Avio Areo jest od 1,5 roku w grupie GE, w części Aviation, a więc my jesteśmy tak naprawdę w światowym chainie, w takim łańcuchu różnego rodzaju firm, które na koniec składają się najpierw w silnik lotniczy, a na koniec w samolot, do którego każdy z nas wsiada częściej lub rzadziej. Ale mogę powiedzieć tyle, że kiedy grupa GE wchodziła, ta część lotnicza, bo tych grup jest, znaczy w ramach grupy GE jest dużo różnych branż, to tak naprawdę wchodziła do Instytutu Lotnictwa jakieś pierwsze doświadczenia sprzed iluś lat. Dzisiaj grupa w tej części lotniczej zatrudnia ponad 2,5 tysiąca ludzi w Polsce, w kilku miejscach. Co to powoduje? To buduje kompetencje, ale tak naprawdę, powiedzmy sobie uczciwie, sukcesem będzie, jeśli ludzie, którzy przeszli przez te firmy, ja życzę im, żeby jak najdłużej w niej pracowali, budowali swój, nie wiem, lekki samolot, cięższy samolot, co najmniej silnik, ale generalnie produkt końcowy, bo dzisiaj jesteśmy tylko właśnie w tym łańcuchu dostawców. Ludzie budują swoje kompetencje, bo to, co powoduje, że Polska jest atrakcyjna, to z jednej strony fundusze europejskie, ale z drugiej strony możliwości rozwojowe, z trzeciej strony ludzie nieźle wykształceni i potencjał naukowy, który też służy nad rozwijaniem nowych technologii. Ale w przypadku takich firm jak nasza, ja będę się cieszył, kiedy nawet nie na tym naszym gruncie, ale wśród Polaków znajdą się ludzie, którzy nie zajmują się projektowaniem jakichś elementów silnika czy samolotu, tylko produktu finalnego. I niestety, jak porównamy nas z południowymi naszymi sąsiadami, Czechami, to Czesi dzisiaj w tym łańcuchu różnego rodzaju dostawców w lotnictwie są o wiele dalej. Nie dość tego, mają produkty końcowe. My tych produktów nie mamy z różnych powodów. No też dlatego, że lotnictwo czy przemysł lotniczy u nas umarł i dopiero powstaje z martwych dzięki koncernom zagranicznym, a nie polskim firmom. Ale żeby jeszcze iść dalej. Znaczy, w moim przekonaniu powinniśmy być dumni z tych polskich marek, z tych, które tu się wymieniało, można by wymienić Inglota, można by wymienić pewnie Inposta, bo to nie Poczta Polska jest znana na świecie, tylko Inpost, ale przecież Poczta Polska paczkomaty miała na stole położone, mogła z nich korzystać, tylko kłopot polega na tym, że często te państwowe firmy
są na tyle mało mobilne, obawiają się różnego rodzaju decyzji, żeby podjąć ryzykowne, że albo jak podejmują, to są zazwyczaj jakieś klapy i potem faktycznie prokurator pyta się, dlaczego tak się stało. Natomiast te prywatne firmy, które wyrastają często z garażów, no możemy, jesteśmy na Wojskowej Akademii Technicznej, możemy wymienić WB Electronics. Za 2014 rok eksport WB Electronics versus Bumar, PHO, PGZ jest taki, że 1 do 6. To znaczy malutki WB Electronics wyeksportował 6 razy tyle, za 6 razy tyle pieniędzy za granicę niż wielki gigant, podobno narodowy czempion. Takie są bezwzględne kwoty. I gdybyśmy popatrzyli, ile pieniędzy państwo dało jednej i drugiej firmie, to są po prostu bezwzględne liczby i na niekorzyść dla WB Electronics w kategoriach kwoty i na niekorzyść firmy państwowej w kategoriach efektu, jaki został osiągnięty. I teraz kłopot polega na tym, że my dzisiaj rozmawiamy tu w gronie, już jak rozumiem, większości biznesu. I ten biznes się zgadza z tym, że trzeba to promować, ale biznes mówi tak, my więcej zarobimy, jeżeli włożymy te kilkadziesiąt tysięcy, wyjeżdżając na targi do takiego czy innego kraju, promując się w takim czy innym mieście, żeby sprzedać autobus, tramwaj czy pociąg, niż budowanie jakiejś marki, która kompletnie nic nie znaczy. Bo pan minister mówi, no na Expo nikt nie chce pojechać. Ale po co ma pojechać na Expo prywatna firma? Znaczy ona tam nie znajdzie klienta. Prywatna firma pojedzie na targi zbrojeniowe, lotnicze, komunikacyjne, targi miast. Tam będzie tak naprawdę finansowe czy informatyczne. Tam będą dla nich klienci, a nie na Expo, gdzie będą przez 3 miesiące jakieś tabuny ludzi, wycieczek tam przebiegały i kompletnie nie będzie miało to znaczenia, no chyba, że już ktoś ma taką markę, że już tylko mu takiej wisienki na torcie brakuje, żeby na przykład, nie wiem, PKO stanęło w kontrze do HSBC albo Orlen, żeby stanął w kontrze do BP czy do Shella. To ja rozumiem, że wtedy jest sens, żeby to coś takiego robić. Na razie nasze firmy, nawet te państwowe, nawet ci czempioni, w tej stawce światowej, europejskiej, ja nie mówię już światowej, no są niestety biednymi krewnymi z różnych powodów. Również z tego powodu, że zaczynamy od zera. Jesteśmy biednym społeczeństwem. Co my się porównujemy do Niemiec? No jak się mamy porównywać kwotowo, ile tam tak naprawdę pieniędzy do budżetu państwa wpływa z podatków? Dobrze, co pan proponuje z Polską? Z tym? Znaczy ja proponuję, żeby cały ten pana adres, który tu dzisiaj został przygotowany, szedł w kierunku decydentów w rządzie, bo to oni mają nie dość, że obowiązek, to za to im się płaci, żeby promowali. Niektórzy, nie mówię, że wszyscy, no bo są tacy, którzy mają się czym innym zajmować. Tam jest tak naprawdę dobry adres pana postulatów, bo to premier Piechociński, premier Kopacz, iluś ministrów ma wyjąć gotową mapę na każdym spotkaniu w rozmowach międzynarodowych i powiedzieć, a u nas w Polsce to jest to. Zdecydowaliśmy się w Polsce na kilka takich sprężyn rozwojowych. Na pewno tym jest lotnictwo, który reprezentuje. Są klastry, które wczoraj miałem spotkanie w Monachium w ramach mojej grupy i mówi do mnie Włoch, który zajmuje się lobbingiem w Brukseli. On mówi, wiesz co, nasza krajowa izba lotnicza włoska jest gorzej rozpoznawalna i mniej operatywna niż Dolina Lotnicza z Polski. Ale znowu, jak zapytacie mnie, a kto jest w Dolinie Lotniczej, to nie są wiodące, to nie są firmy z kapitałem polskim, to są wiodące koncerny światowe. I dobrze, że tak jest. Mamy kolejną sprężynę rozwojową w postaci przemysłu motoryzacyjnego, ale na co dzisiaj możemy liczyć, jak chodzi o polskie firmy? Na tak naprawdę sektor komponentów. Może w którymś momencie dojdziemy do etapu, kiedy Polska, nie, już chyba jest jakiś pierwszy samochód, który gdzieś będą produkować, jakiś super luksusowy, który właśnie ma być w całości w Polsce składany, ale silnik gdzieś tam też z zagranicy ma być przywieziony. Czyli musimy przejść pewien etap. Ja zawsze powtarzam moim kolegom politykom, którzy mówią, a my jesteśmy tylko firmą, Polska to jest taki welding industry, my tylko spawamy, tania siła robocza, nic z tego nie ma, te koncerny nas wysysają. Ja mówię, ale kochani, popatrzcie na Tajwan czy na Koreę. Tajwan i Korea to były montownie Japonii. A czym dzisiaj są? Dzisiaj Samsung rozpycha się praktycznie w każdej branży, od branży elektronicznej do branży defense.
Jeżeli popatrzymy na malutki Tajwan, Garmin już raczej nam coś mówi, chociaż GPS-y coraz mniej są popularne. I tak dalej, i tak dalej. Znaczy, my mamy pewną drogę do odbycia. Chcielibyśmy to zrobić na skróty. Patrzymy na naszych niemieckich kolegów, francuskich czy włoskich. Żyją inaczej, mają bogatszy kraj. Ale my to wszystko niestety musimy po raz kolejny w historii naszego kraju budować od zera. Nam wojny zmiotły nasze państwo, budujemy je od nowa. Są 20 ludzie, lat są już jesteśmy na zero, to, więc może trzeba jest? Zacząć zmienić 25, zmienić ale co to strategię. Jest? Znaczy, i koniec, ministrze. Już kropkę stawiając. Dobrze. Dobra inicjatywa po naszej stronie, myślę, firm i takich, które są gdzieś tam kapitałowo związane z zagranicą i tych, które są całkowicie związane z Polską, może pan liczyć na otwarcie, na to, żeby dołożyć swoje loga, uczestniczyć w tym. Ale szczerze mówiąc, od naszej aktywności niewiele zależy, czy ten program zajedzie daleko. Zależy to od polityków, bo nawet jeżeli wyłożymy pieniądze i pan wyda jakiś tam katalog, czy zrobi pan stronę internetową, to jak potem tego nie pociągnie nikt z polityków, to po prostu to się na nic nie przyda i lepiej było, żebyśmy my dzisiaj inwestowali nasz czas w rozpychanie się na rynkach światowych, czy nawet rozpychanie się jako Polska w branży lotniczej, mówienie chodźcie z następnymi inwestycjami do Polski, niż żeby tracić czas na katalogi, które potem będą, o które będą się potykali przedstawiciele niskiej rangi na jakichś targach, z agent rządowych na jakichś Widzę, targach. Widzę, że projekty, które dominują w tej chwili na rynku, tak bardzo utkwiły panu, panie ministrze i pewnie wielu ludziom w Polsce w oczach, że pan nie dostrzega istoty projektu, który my proponujemy od 10 lat. Bo to, co pan w tej chwili powiedział, to właściwie skończmy tę konferencję, bo pan powiedział, że sprawa jest przegrana. Bo pan powiedział tak, ci, którzy są mniejsi i liczą na to, że można poprawić wizerunek Polski i dzięki temu eksportować i łatwiej wchodzić na rynki, powinni się z tym zwrócić do ministerstw i premierów, ale poprzedniego panelu, dlaczego pan nie chce komentować? Dlatego, że po prostu ma pan wiedzę i przeświadczenie tak głębokie jak ja, że to by od razu ten pomysł skazało na śmierć. W związku z tym, a jeszcze pan dopowiedział, natomiast PESA, Solaris, ASECO sobie poradzą. Więc to jest być może słuszna konstatacja, ale w moim głębokim przekonaniu to nie jest żadne optymistyczne pokazanie drogi, bo to w ten sposób to będziemy tkwili w punkcie, a z drugiej strony ci właśnie przed chwilą ludzie odpowiedzialni z administracji, wszyscy zgodnie im chórem mówią, że Polska w ogóle nie ma żadnego wizerunku na świecie i dlatego nie ma sensu wyposażać to, jak jest w naszym propozycja w projekcie, wyposażać Polaków w wiedzę na temat tego, czym dysponujemy, dlatego nie ma sensu integrować się w tej grupie tutaj przedsiębiorców, uczelni, mądrych ludzi z administracji regionalnej, o czym zresztą pan Biedroń słusznie powiedział, ukazała się niedawno taka książka, gdyby burmistrzowie rządzili światem, prawda? Czyli my, a panie ministrze, my byliśmy na poziomie prezydenta RP, robiliśmy konferencje na poziomie Ministerstwa Gospodarki i zeszliśmy do poziomu ludzi, którzy są piętro niżej, właśnie organizatorów festiwali, małych firm, małych destynacji turystycznych i dla nich mamy program, a was prosimy tylko o to, żeście wsparli ten program, dlatego że jeżeli wy go wesprzecie, to będzie łatwiej tym mniejszym odbić się. To, co powiedziała pani Elżbieta na początku tej części. Tutaj, skoro Grzegorz podniosłeś ten temat, to bym dodał jeszcze jedną rzecz, kwestie fiskalne, bo kwestie konkurencyjności pomiędzy polskimi firmami, a firmami, koncernami zachodnimi, w dużej mierze ta różnica w konkurencyjności bazuje na systemie podatków w naszym kraju i pozwalania koncernom, właśnie dużym firmom zagranicznym, na płacenie podatków nie w Polsce, czyli podatków niższych. I tutaj ciężko będzie polskim przedsiębiorcom konkurować, kiedy ich obciążenia podatkowe są dwu, trzy, czy może nawet czterokrotnie wyższe. Więc tutaj w tym sensie zgadzam się z ministrem, popieram inicjatywy legislacyjne w tym zakresie. Ja może zacznę od tego, że to ma sens, bo przede wszystkim jak pięknie się słucha polityka, który poszedł do biznesu i w tej chwili mówi o
o naszych problemach. Fajnie by było, gdyby ci politycy później, czy politycy, którzy przeszli, wracali do polityki. Niestety chyba już tak nie będzie. Natomiast to rzeczywiście jest fajny przykład na to, jak się zmienia perspektywa patrzenia na potrzeby biznesu. I ja się zgadzam akurat tutaj z ministrem, że powinniśmy adresować to bardziej, koncentrować na tych decydentach, którzy rzeczywiście mają na to wpływ i powinni wspierać biznes. Dlatego, że no tak jak my tutaj jesteśmy i zajmujemy się biznesem, to wiemy, że nasze kampanie muszą być zawsze skoncentrowane na dobry target i nie możemy wszystkiego zrobić w telewizji, bo to jest za drogie. W związku z tym musimy sobie wybierać target taki, gdzie za odpowiednie środki jesteśmy w stanie dotrzeć do osób, które w stanie nam są pomagać i oddziaływać. I zdecydowanie politycy to jest to miejsce, w którym powinniśmy zmieniać, bo jeżeli polityk nie będzie do swoich wyborców mówił, że przedsiębiorca, biznes to jest to, co daje nam pieniądze na wszystko, to będziemy później rozumieć, że ten kraj działa tylko i wyłącznie z podatków, ale podatki tak naprawdę nie biorą się od podatków, które są od podatków, tylko tak naprawdę od biznesu. I tak na samym końcu ktoś musi na to zarabiać, a na to zarabiają przedsiębiorcy, firmy. W związku z tym politycy w swoich przemówieniach, politycy w swoim działaniu muszą zwracać uwagę na to, żeby pomagać przedsiębiorczości. A jak pomagamy, no to właśnie to jest taki case, jak na przykład Solaris, który startuje do przetargu na autobusy do polskiego miasta i przegrywa, bo wybieramy Chińczyków, tak? I nie możemy nawet pokazać w tym momencie, nie możemy pokazać w tym momencie przykładów. Solaris musi zabrać głos. Proszę Państwa, my dostarczymy 10 autobusów elektrycznych do Warszawy. Umowa jest podpisana, także to jest taki update. Ale ile to trwało? Dokładnie, także tak powinno być na samym początku. My jesteśmy akurat polską firmą. Jeszcze raz wspomnę o firmie Asseco Poland. W naszej nazwie mamy słowo Poland. Ta firma jest właścicielem wielu firm. Działamy w 43 krajach i słowo Poland jest w tej nazwie. Także promujemy Polskę i za to nie pobieramy żadnej opłaty. Wręcz przeciwnie, dokładnie w tym momencie musimy jeszcze za to dużo płacić, dlatego że podatki płacimy tutaj i nie uciekamy od tych podatków. A 5 naszych konkurentów, którzy działają na tym rynku, mają obroty większe od nas, a płacą podatki połowę tego, co my płacimy. Także tak wygląda, jeżeli chodzi o to funkcjonowanie. W związku z tym my musimy pokazywać i docierać do osób, które decydują, politycy i nie tylko politycy, bo też to są samorządy, bo to się przekłada później na lokalne decyzje. To też są politycy, ale oni decydują o lokalnych pieniądzach. Są pewne fajne inicjatywy, ale zacząłbym pierw od mniejszego targetu, a później dopiero szedł do społeczeństwa, dlatego że to jest za duży wysiłek na to, żebyśmy wzięli to na swoje barki. Raz. Dzień dobry Państwu, Ireneusz Sitarski, PESA Bydgoszcz S.A. Znaczy ja myślę, że każda firma polska chętnie zapromuje Polskę. To jest oczywiste. Natomiast z tym projektem, który pan redaktor przedstawił, no to myślę, że jeden tutaj już pan dyrektor wspomniał o podatkowych kwestiach, to już tego nie będę wracał. Ale drugi taki problem, czy przy takim projekcie, który trzeba by rozstrzygnąć, no jak pogodzić konkurencję polsko-polską? Solaris produkuje autobusy. W Polsce się nie da. Solaris produkuje autobusy i pani dyrektor, właśnie chciałem powiedzieć, i pani dyrektor właśnie mówiła, że zdobyli kontrakt na rynku niemieckim na tramwaje. No PESA też produkuje tramwaje, tak? No więc w związku z tym trzeba by było ten projekt tak skonfigurować, tak pomyśleć o nim, żeby niepotrzebnie nie tworzyć. To się nie da, prawda? No nie da się, no bo to jest biznes, tak? To jest konkurencja. Na niektórych no, to tak jakbyśmy chcieli zlikwidować tę konkurencję i ten. Oczywiście, że tak, tylko że być może rozwiązaniem jakimś jest takie rozwiązanie, żeby się promować wspólnie za granicą na przykład, tak? Generalnie, szeroko. Ale tutaj ten, ja chcę powiedzieć, że ten aspekt konkurencyjności jest problemem. Bo nikt nie dołoży pieniędzy z biznesu dla konkurenta, prawda? No to logiczne. Ja sekundę w tę stronę, żebyście połączyli siły w promocji, nie wiem, na rynku tramwaji. Propozycja idzie w tę stronę, żeby
żeście połączyli siły w budowaniu wizerunku kraju, który jest kluczem nie tylko do sprzedawania większej liczby tramwaji. Również jest kluczem na przykład do ściągania tutaj turystów, którzy jeżdżą tramwajami, jak przyjadą. Nie, panie redaktorze, no tak, oczywiście, no przecież poprzez to, że zdobyliśmy taką pozycję, tak, no to czy Solaris zdobył, żeby nie było, że to tylko o sobie mówię, że zdobyli taką, to są firmy, przykład firm, które same zdobyły taką pozycję, prawda? I one przez produkt tak naprawdę, bo to nie chodzi o nazwę PESA, tak, tylko przez produkty, które zaoferowały na rynku polskim, a tak naprawdę PESA na przykład zdobyła markę, o której tutaj jest mowa, tak naprawdę od kiedy? To ja państwu powiem od kiedy tak naprawdę, bo 10 lat temu nikt nie wiedział o PESie. 3-4 lata temu, ale wtedy, kiedy się okazało, że PESA podpisała kontrakt z Niemcami. To wtedy wszystkie media, znaczy nie wszystkie może, ale wiele się mówiło o tym, że to jest taki. I wtedy zaczęło się mówić. O Solarisie chyba troszkę wcześniej, bo te autobusy akurat, tu już nie będę zastępował pani dyrektor, ale ich ta koncepcja i ta biznesowa koncepcja budowy akurat tej firmy była troszeczkę inna wcześniej, znaczy nie wcześniej od PESA akurat, ale to nie o to chodzi. I chodzi mi o produkt. To produkt wykreował markę PESA, tak? PESA by nie była znana. W związku z tym przez sam produkt dzisiaj obecny na rynku niemieckim, włoskim, węgierskim, rumuńskim, czeskim, sami się w ten sposób my promujemy ze swoimi produktami jako firma, ale również promujemy Polskę. I to jest rzeczywiście jedna z najlepszych metod na to, żeby promować Polskę przez produkty, tylko i wyłącznie. To jest najskuteczniejsza metoda, wydaje mi się. A czy nie mówimy o tym od samego rana właśnie? Od rana nie byłem, o czym uprzedzałem, ja tej... bo nie mogłem, ale właśnie oczywiście cały tak, to tak. Może ja panu natomiast pan zmierza do zbudowania, ale ja chcę panu odpowiedzieć na pytanie, które pan zadał na początku. Pan zmierza do tego, aby firmy polskie, takie jak PESA, ale rozumiem nie tylko, szeroko więcej tych firm, żeby one sfinansowały pewien program promocyjny, tak. Prawda? I ja odpowiadam na to tak, każda firma polska sfinansuje promocję Polski. Natomiast jak wejdziemy w szczegóły, w jaki sposób, jak budować tą mapę, jak promować, gdzie, na jakich rynkach i tak dalej, wtedy moim zdaniem się zacznie problem. Jeden ogólny z powodów podatkowych, dwa tak naprawdę ze względów konkurencyjnych. I chciałem jeszcze, może nie odnieść się, tylko tutaj pan redaktor trochę skrytykował mojego kolegę po prawej stronie. Chcę powiedzieć, że oczywiście administracja nie zrobi wszystkiego, ale biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i środki, jakimi dysponuje administracja dzisiaj na promocję, a one są niemałe, bo to nie są tylko środki, które są środkami stricte budżetowymi, tak? One są wspierane różnymi innymi, to wydaje mi się, że no i są wykonywane różne promocyjne działania w świecie, mniej lub bardziej udane, to wydaje mi się, że na pewno w pewnym zakresie można te środki, powinno się te środki na takie rzeczy wykorzystać. Bo na co one są dzisiaj wykorzystywane? Tak. Grzegorz? Mogę? Tak. To ja może troszeczkę z punktu widzenia takiego operacyjnego. Na co dzień współpracuję z wszystkimi naszymi 5 krajami na płaszczyźnie marketingowej. Jak państwo wiecie, mamy taki produkt, paliwo szlachetne pod nazwą Werwa. Prowadzimy szereg działań, imprez sportowych, sponsoring sportowy, przy którym kreujemy markę Werwa na markę premium paliwa, które jest sprzedawane w kilku krajach. I na podstawie doświadczenia, jakie mam przy organizacji tych eventów, przy obliczaniu efektywności i planowaniu wydarzeń, muszę przyznać, że dla klientów w poszczególnych krajach naprawdę nie ma różnicy, czy oni pojadą na event do Niemiec, do Pragi, czy do Polski. Chodzi mi o to, że klient ostateczny, przynajmniej tak jak ja się spotykam z moją praktyką, postrzega Polskę generalnie w kontekście takim, nazwijmy to,
tym produktowym przez pryzmat Werwy jako naprawdę atrakcyjny kraj, gdzie można przyjechać i przeżyć coś fajnego. I teraz przykładowo Kuba Giermaziak z Werwy Racing Team jest naprawdę kochany w Niemczech. Zresztą Niemcy lubią sporty motorowe i jako Porsche Cup, czyli prolog do Formuły 1, jest bardzo popularny w Niemczech. Z kolei Werwa Racing Team, wszystkie nasze obliczenia efektywnościowe na przykład na rynku czeskim wskazują, że promocje, jakie organizujemy, promocje sprzedażowe przy organizowaniu Werwy Street Racing są bardzo popularne i Czesi tam wręcz przez, zwłaszcza przez media społecznościowe, które mocno wykorzystujemy na tych rynkach, się wręcz zabijają o to, aby wygrać te wejściówki na, tak jak w zeszłym roku, na Stadion Narodowy czy na inne miejsca. Jeszcze oprócz tego, niezwiązane już z Werwą, takie paneuropejskie wydarzenia, które organizujemy, to przykładowo Orlen Warsaw Marathon, który jest największą imprezą biegową w Polsce i stało się to błyskawicznie. Ta impreza odniosła wielki sukces. No i również oczywiście trochę wewnętrzny event, taki jak Orlen Olimpiada, ale zjechało się na ten event ponad 30 spółek kapitałowych, reprezentantów, ponad 1200 zawodników i w sumie z całego świata, bo Kanada również, zjechało się ponad 15 tysięcy zawodników, co możemy sobie wyobrazić przy 120-tysięcznej populacji Płocka, to jest taki odpowiednik, jakby w Warszawie zrobić imprezę na 300 tysięcy osób. Więc jak gdyby narodowy czempion, który jest w stanie promować produkty i organizować duże imprezy, jest w stanie jak gdyby promować tą markę Polski, tworzyć percepcję jej rzetelności. Ja jeszcze powiem z jak gdyby mojego prywatnego doświadczenia, poprzednio pracowałem przez 5 lat w brytyjskim oddziale Orange'a. I jak Państwo wiedzą, Orange ma swoje siedziby w 20 kilku krajach w Europie. I proszę mi uwierzyć, kiedy robiliśmy jakieś takie projekty globalne na całą sieć, to naprawdę nie było różnicy dla żadnego pracownika, czy warsztat, spotkanie zrobimy w Polsce, w Paryżu czy w Londynie, ponieważ Polska była jednym z krajów na tej samej mapie, gdzie są siedziby naszej firmy i jak gdyby kojarzyła się dobrze, nie było jak gdyby problemu z tym, aby pojechać do jednego czy do drugiego kraju. Dobrze, ja bym chciał właśnie oddać głos publiczności, bo ja widzę, że moje siły opadły po tych wypowiedziach. Ja chciałam, Danuta Jakubowska, ja reprezentuję firmę farmaceutyczną polską, z polskim kapitałem, firma Lekam, mamy siedzibę przy starej gdańskiej trasie, czyli Siódemce w Zakroczymiu. I powiem tak, właśnie tutaj dokładnie mamy taką strategię od początku, 15-lecie w tym roku będziemy mieć firmy. W ogóle nie promujemy inaczej przedsiębiorstwa farmaceutycznego Lekam jak produktowo. Wielu naszych lekarzy, którzy używają nasze leki, bo przecież głównie produkujemy leki, w ogóle nie wiedzą, kto produkuje. Ważne jest, że jest to lek skuteczny. I myślę, że tutaj też jest właśnie ta historia z PESą, że jeżeli jest dobry preparat, dobry produkt, dobry lek, czy cokolwiek innego dobrego, skutecznego, wzbudzającego zaufanie w danym działaniu, no to po prostu to jest to, co buduje markę. I oczywiście zgadzam się z tym i w imieniu, myślę, że mogę to powiedzieć, jako polska firma farmaceutyczna jesteśmy za tym, żeby wesprzeć promocję Polski. Natomiast i produkty. Natomiast boję się tej konkurencyjności właśnie, to co pan powiedział, dlatego że z jednej strony oczywiście jest lobby firm farmaceutycznych w Polsce, takie czy inne, ale z drugiej strony, no nie wiem, jakby to wyglądało w takim teamie, gdybyśmy byli gdzieś za granicą. Chociaż zdaję sobie też sprawę z tego, bo pracowałam przez 5 lat w konsulacie polskim w Chicago i byłam na takim stanowisku, które było prekursorskie. Byłam public relations właśnie konsulatu polskiego w Chicago i tam promowaliśmy polskie produkty na
na rynku amerykańskim. I powiem szczerze, że dla mnie było zaskoczeniem, że poprzednicy bardziej się zajmowali promocją Polski na Polonii, czyli mówiąc inaczej wśród Polonii, niż wśród Amerykanów. I dopiero właśnie nasze podejście zmieniło trochę ten stosunek, co miało wymierny dowód na to, że przyjeżdżały polskie firmy na targi, na przykład Fancy Food, i nagle okazało się, że zamawiano jakąś wielką partię, powiedzmy, polskiego miodu, i producent mówi tak, no to ja dostarczę 50 litrów miesięcznie. A Amerykanie mówią, nie, nie, my chcemy 50 litrów dziennie. Także no, po prostu jest też tak, że my nie wszystkie polskie przedsiębiorstwa są przygotowane do tego, żeby wejść na jakiś rynek, tego typu jak na przykład amerykański, żeby mieć pojęcie o tym, jak to wygląda. Ja niestety dziękuję bardzo, muszę dyscyplinować, ja też bo dziękuję. Czas już po. Więc to jest pierwszy raz, Grzegorz, drugi to jest trzeci. Grzegorz, możemy tylko tą kwestię konkurencyjności zamknąć? Nie bójmy się jej. Naprawdę nie bójmy się konkurencyjności, dbajmy o nią. Jeżeli będziemy o nią dbać, to w tej sytuacji pan, który mógł dostarczyć 50 litrów miodu miesięcznie, a miał 50 litrów dziennie, mógł się dogadać ze swoimi kolegami, którzy mają ulę, i zebrać taką ekipę, żeby to dostarczyć. Takie rzeczy są możliwe. Tutaj boicie się tutaj konkurencji. Nie, nie boicie się, to dobrze, oni się nie boją i nie powinni się bać. Przykład w bankowości z mojego podwórka, usiedliśmy w 5-6 banków, dogadaliśmy, żeby stworzyć wspólny standard płatności. Uczestniczyłem, byłem w sercu tych wszystkich, tak, polskie płatności, BLIK, weszło to parę dni temu. Byłem w sercu jakby tych ustaleń, może nie w epicentrum, ale w centrum. Nie było łatwo. To były trudne rozmowy, ale rozmawialiśmy ze sobą, spotykaliśmy się. Czyli nie bójmy się. Da się, nie bójmy się. Natomiast dbajmy o tą konkurencyjność w takim sensie, żebyśmy grali na tych samych warunkach. Żeby polskie firmy płaciły takie same podatki w Polsce, jak zagraniczne. Super. Płacą za granicą. Przepraszam, ale chcę oddać. I żeby zagraniczne firmy płaciły też podatki w Polsce. Okej, po kolei. I błagam, 2 minuty max. Będę kontrolował czas. Postaram się nawet mniej. Bardzo proszę. Piotr Koral, fundusz Pitango Invest in Ventures. Największy technologiczny fundusz VC w Polsce. Polsko-izraelskie konsorcjum. Utworzony w oparciu o mechanizm partnerstwa publiczno-prywatnego na znaczącą skalę. Ja chciałem podziękować organizatorom tej konferencji, bo tego typu spotkania miewają różne konkluzje. Właściwie w tej chwili jeszcze nie finalizując, możemy, czy Jansk w każdym razie mogę uznać, że to spotkanie przynosi bardzo konkretne i takie wyraziste wnioski. Proces edukacyjny, który tutaj został podniesiony jako taka ewidentna potrzeba podsumowania dorobku, zebrania materiału marketingowego, w oparciu o który będzie można później opracowywać pewne spójne koncepcje promocji kraju, będącej wypadkową promocji poszczególnych przedsiębiorstw, poszczególnych dokonań, jest zupełnie ewidentny. Ja nie wiem jak państwo, ja nie mam tych oporów, które towarzyszą panu Pawłowi Poncyliuszowi, zresztą jestem w stanie je zrozumieć, ale dla mnie tą największą wartością, chociaż pozornie może to być konkluzja negatywna, jest porażająca dysproporcja pomiędzy percepcją i świadomością uczestników pierwszego panelu, a panelu aktualnego. To jak administracja publiczna różnego szczebla potrafiła wyartykułować z siebie, przedstawiciele administracji potrafili wyartykułować z siebie tylko jakieś otrzaskane i od dawna już oklepane przykłady dorobku kraju. Samozadowolenia, tak, ale też towarzyszącego temu wszystkiemu jakiegoś poczucia kompletnej bezradności. Zresztą nie dziwię się, że ta bezradność była widoczna, bo przy takim stanie wiedzy zbliżonym do zera, no, co innego niż bezradność może komuś towarzyszyć. Więc potrzeba takiego procesu edukacyjnego, którego elementem może być inicjatywa zgłoszona tutaj przez współorganizatorów. To z całą pewnością to jeszcze pewnie wymaga przepracowania.
jest zupełnie jednoznaczna. Co więcej, jednoznaczne jest to, że wszystko na to wskazuje, jeżeli oceniać to przez doświadczenia dzisiejszego spotkania, że również po to, aby było to skuteczne, musi być to realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Bo bez udziału osób świadomych, naprawdę świadomych, przedstawiciele administracji publicznej nic z tym skutecznego nie zrobią. Ja nie jestem w stanie już zupełnie tak naprawdę wytłumaczyć tych osób, jeżeli w obszarze, który jest integralną częścią ich obecności, jakim są działania w oparciu o tryb PPP, nie są w stanie przytoczyć więcej niż jednego przykładu, jakiegoś lokalnego zresztą, ale zapewne udanego. Już kończę, naprawdę, 10 sekund. Ja może to oceniam przez pryzmat mojego indywidualnego doświadczenia zawodowego. Ja od 20 lat jestem obecny w przedsięwzięciach, i to przedsięwzięciach na skalę kilkuset milionów złotych każde, realizowanych w oparciu o mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego, i wszystkie są udane. Fundusz, który obecnie reprezentuję, jest jednym przykładem. Wcześniej byłem jednym z założycieli i twórców Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Przedsięwzięcia za ponad 100 milionów dolarów, zrealizowanego 50-50 przez stronę publiczną i przez stronę prywatną. Jeżeli przedstawiciele administracji publicznej nie dysponują zdolnością do przytoczenia zupełnie ewidentnych przykładów, ja jestem daleki od samozadowolenia i przekonania o tym, że ten obszar rozwija się całkowicie prawidłowo. Natomiast to nie jest tak, że tu się nie dzieje nic, że obowiązują same blokady, bariery. Krótko mówiąc, niestety trzeba przyjąć do wiadomości, że przy różnych obawach i przy różnych zastrzeżeniach, ale bez naszego udziału taki projekt, jakim jest skuteczne zebranie materiału, którego nie brakuje i nad którym trzeba nadal pracować, i zbudowanie na bazie tego przekonującej strategii marketingowej się nie uda. Chociaż oczywiście to nie może być tak, że administracja publiczna przerzuci to całkowicie na stronę prywatną. Dziękuję. Proszę mi wierzyć, naprawdę serce mnie boli, że muszę przerywać, ale zegar, który mam przed sobą, specjalnie pewnie tam wisi, jest nieubłagany, więc z tych 2 minut zrobiło się 5, mimo że bardzo mądrych, ale przepraszam, że proszę o... Panie Grzegorzu, może Jarek. Może jeżeli kwestia jest tych przykładów, tych inwestycji, nie wymieniali, bo nie chcieli przekroczyć 1 minuty. Jarek, proszę. Płacisz i masz. Nawiasem mówiąc, najpiękniejsza nazwa, jaką można wymyślić. Wyobraźcie sobie, płacisz i masz. Tak właśnie się zastanawiałem, bo tutaj usłyszałem, że Asseco Poland, w pewnym sensie my też promujemy Polskę, tak? Przez to polskie brzmienie, płacisz i masz, ale... To chyba tak łatwo na zachodzie nie jest odbierane. W każdym razie takie było założenie, że to jest polska firma. Ja tą dygresję odliczam od czasu. Okej, dobra, 2 minuty. Rzeczywiście chciałem się zgodzić tutaj z przedmówcą, że ta pierwsza debata, a ta debata, to były zupełnie inne debaty. I to widać jakby w podejściu takim od strony biznesu. To, co tutaj słyszymy od Państwa, to jest rzeczywiście taki mega konkret. Ja jestem też przedstawicielem biznesu, więc po prostu ten język mi odpowiada jak najbardziej. Kiedy mówimy o celach, kiedy mówimy o tym, jak to zrobić, o szczegółach. I o ile, Grzegorz, Twoja propozycja, tak jak słucham, to wydaje mi się, że jednak wszyscy jakby ten kierunek popierają, tak? To nie jest pytanie, czy tak to powinniśmy robić, tylko rzeczywiście jak to robić, bo wszyscy, zdaje się, mamy tą świadomość, że silne polskie marki w odpowiedni sposób sprzedawane przez ludzi, którzy to robią, nawet właśnie przez tych 60 milionów Polaków, o których ktoś tam wspomniał, ale też rzeczywiście przez instytucje do tego powołane, to jest jakby ta droga. Rzeczywiście kluczowe to jest, jak to robić i jak biznes w pewnym sensie ma się odnieść do tej sfery, powiedzmy, rządowej czy administracyjnej, od której dzisiaj zaczęliśmy. Pozwólcie Państwo, że ja trochę też będę konkretny i powiem o 2 przykładach, które... Zdążysz w ciągu 3 sekund? To ja może chciałem trochę prosić o przedłużenie, ze względu na to, że nie wypowiadałem się na pierwszej części. Bo wydaje mi się to ważne, bo my jesteśmy, oprócz tego, że marką, to też firmą, która obrabia marki.
I tutaj w tym kontekście mam takie dwa przykłady projektów, które tworzymy, a które w pewnym sensie dotyczą promocji Polski. Na początku ktoś powiedział, że ważne są takie nośniki, które coś tam definiują w świadomości. Jeśli mówiliśmy o Polsce, to pojawił się Kopernik, pojawił się Wałęsa, pojawił się papież. Mamy takie rzeczy, które mogą ten temat ciągnąć. Więc pierwszym z przykładów jest film, który realizujemy teraz, a film jest o Ryszardzie Kapuścińskim. Pewnie wiele osób się zgodzi z tym, że jest to marka. I ta marka jest bardzo mocno znana na świecie. Jarek, muszę przerwać, dlatego że to są opowieści o projektach, które są realizowane. Na to będziemy mieli miejsce w briefie. Proszę bardzo, rozmawiajmy na temat naszej propozycji, jak ona jest do zrealizowania. Powiedziałeś, że państwo tutaj bardzo konkretnie do tego podeszli i że warto ją realizować. Czy jeszcze chcesz coś do tego dodać? W takim razie, jeśli tego nie mogę, to chciałbym też skierować ostrze tego, nad czym się powinniśmy skupić, jakby w tą stronę, jak ci, którzy mają środki na to przeznaczyć, czyli właśnie rzeczywiście te strefy rządowe i decydenci jakby pewnego strategicznego myślenia, jak to spożytkować, bo krótko mówiąc odbieram jakby to zaproszenie do tego programu jako coś takiego, nie rozmawiajmy inaczej niż tylko poprzez definiowanie polskich marek, a wszystkie inne dyskusje od góry, takie jakby zajmujące się tym, jak mówić o Polsce, powinny być ucięte. Ja mogę jeszcze jedną propozycję powiedzieć tak a propos szybko, bo zwykle przedstawiciele rządu rozmawiają z agencjami na temat tego, jak promować Polskę i zwykle agencje są zainteresowane tym, żeby zarobić. A może tak naprawdę to nas, przedsiębiorców, powinni zapytać, w jaki sposób to robić, to my troszeczkę będziemy się na to inaczej patrzeć, bo nie będziemy zarabiać, tylko powiemy, w jaki sposób wydać te pieniądze, zainwestować, żeby nam się więcej zwróciło. Ale do tego dokładnie zmierzamy. Nie wiem, czy to było czytelnie zaprezentowane, ale to dokładnie jest nasz program. Znaczy tutaj kwestia marek. To marka jest pojęciem bardzo pojemnym, bo tutaj nie mówimy tylko o firmach. Markami są też ludzie, liderzy. To jest kwestia... Też szkoda, że nie byłeś na początku, kultury. Bo to wszystko było prezentowane. Ludzie, miejsca, destynacje, produkty turystyczne. Fantastycznie, tylko mówię w kontekście tutaj wypowiedzi kolegi, bo ja ją rozumiem jako marki, jako firmy. Tą wypowiedź. Natomiast ja rozumiem markę Polski jako składową marek bardzo szeroko rozumianych. Ja będę zadziorny i powiem tak. Ja jestem w stanie, że tak powiem, wszystkie swoje siły włożyć w to, co pan proponuje. Ale mam jeden warunek z dwoma podpunktami. I w końcu rząd doprowadzi do uporządkowania całej dyplomacji ekonomicznej, czyli kiedy połączą pod Spajzem i z wydziałami promocji handlu i inwestycji na Zachodzie, na wszystkich ambasadach i jeszcze uporządkują podział, co to jest wydział ekonomiczny ambasady, a właśnie ta dyplomacja. I druga rzecz, mówimy tu o podatkach, kilka razy się to pojawiło. A który rząd, jak nie ten obecny, zdecydował o tym, że zlikwidowano spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne? Co to było? To był właśnie wehikuł przytrzymywania pieniędzy w Polsce, ani wywożenia tego do rajów podatkowych. Bo co dzisiaj duża firma ma do wyboru? Mogę już albo będzie płaciła ciężkie pieniądze, albo po prostu zarejestruje firmę w Luksemburgu czy w kilku innych takich miejscach, gdzie ten podatek jest minimalny i sprawę ma zoptymalizowaną. Tylko po to była SK i SKA, które zostały zabite przez ten rząd. Właśnie dlaczego? Bo były potrzeby fiskalne. No więc jeśli te dwie rzeczy rząd zrobi, uporządkuje dyplomację i zrobi wehikuły, które pozwolą większym firmom trzymać pieniądze w Polsce, ale nie ujmować, no ale SKA było sytuacją, w której nie trzeba było płacić podatku po momencie wystawienia faktury. Mogę odpowiedzieć, bo strasznie nie ma tego, czas nie ma o czym gadać. Goni. Odpowiadam. Nawet łącznie z tymi podpunktami. Czy naprawdę niejasno się wyraziłem, że byliśmy w rządzie i to, co robimy w tej chwili, wynika z niewiary w to, że uda się to zrealizować w taki sposób, jak pan mówi. Czy naprawdę nie słyszał pan historii... Nie przeszkadzę, bo pan będę musiał powtórzyć.
Czy naprawdę nie słyszał pan historii Hiszpanii, gdzie to właśnie biznes wziął w swoje ręce sprawę budowania wizerunku swojego kraju, bo doszli do wniosku, że inaczej nie sprzedadzą swoich produktów i z gotowym programem poszedł do rządu? Przecież ten projekt do tego zmierza. My tu nie zebraliśmy się po to, żeby reformować polski rząd, tylko zebraliśmy się po to, żeby namówić pana i przede wszystkim biznes wspierany przez uczelnie pod koordynacją regionów, administracji, żeby was namówić, żebyście uporządkowali sprawę silnego wizerunku Polski, bo to wam my pomoże robić biznes na tak, dokładnie wy. Nie. A właśnie wy. Dlatego, że nikt inny tego nie zrobi. My produkujemy tramwaje, my produkujemy silniki lotnicze, my produkujemy oprogramowanie, my produkujemy pociągi. To robimy i niech się firmy na tym skoncentrują, a nie na, że tak powiem, czy wizerunku, za który jest odpowiedzialny rząd. Naprawdę, no bo to naprawdę, nie wiem. Proszę. Witam serdecznie, nazywam się Malwina Nowak-Luty, jestem z firmy Geron Polska, zajmujemy się promocją eksportu. Był tutaj pan z ministerstwa i tutaj też właśnie dzisiaj słucham o tym, jak bardzo się rząd i nikt nie interesuje polskimi przedsiębiorcami. Trochę racji w tym jest, ale nie do końca. Jest coś takiego jak branżowe programy promocji, jest 15 branż, które są promowane na świecie i jeździliśmy z tymi programami. Ja byłam akurat w programie medycznym i farmaceutycznym. Uwierzcie mi państwo, że ze strony przedsiębiorców dużego zainteresowania nie było. Spójrzcie sobie w katalog na przykład w branży kosmetycznej, nie zobaczycie tam dr Ireny Eris. Przepraszam, że pani przerwa, to jest niegrzecznie. A dlaczego? Dlatego, że ja wierzę, że służby marketingowe zrobiły odpowiedni research i sprawdziły, czy inwestowanie w taki program czasu, bo nie tylko no pieniędzy, właśnie. Czasu i ludzi, cokolwiek dokładnie, im przyniesie. Dokładnie. W związku z czym nie mówmy, że przedsiębiorcy są leniwi, czy nie chce im się w czymś uczestniczyć, tylko przedsiębiorcy obwąchają z prawa i z lewa temat, trzy razy się zastanowią, czy warto inwestować czas ludzi, inżynierów, dokładnie. Projektantów. I jeśli wyjdą z założenia, że to im nie przyniesie zysku lub nie rokuje przynajmniej, to nie będą brali udziału w kolejnym, przepraszam za dosadność, niepotrzebnym nikomu programie. Dlatego właśnie nie jestem w stanie do końca uwierzyć w to, że jakby chcecie przerzucić całą odpowiedzialność i całą merytoryczną zawartość, właśnie. Którą możecie wsadzić na rzecz państwa, na rzecz administracji. Ja wiem, że po to są posłowie, senatorowie, że po to mamy rząd i bla, 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 że są ministerstwa, paizy, poty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko wy macie potężną wiedzę na temat tego, jak się promować. Macie doświadczenie. Jesteście od wielu, wielu lat na zagranicznych rynkach. W was jest największa wiedza. Nie w posłach, nie w ministrach. Tylko w was, a wy chcecie tą całą odpowiedzialność, znaczy tą całą mądrość, którą macie w sobie, schować dla siebie, jakby nie podzielić się z nią na zewnątrz. Musicie przekazać trochę tej wiedzy administracji. Administracja sama z siebie nic nie zrobi za was. Ale to ja może, skomentuję to może tylko krótko, dobrze? Tak? To może lepiej. Chcę powiedzieć na przykładzie PESA, bo to tak najlepiej, najprościej, nie? PESA nigdy nigdzie się nie promowała. Nie robiła żadnych akcji, nie wydawała pieniędzy na... Raz, że nie miała, dwa, uznano, że są to niepotrzebnie wydane pieniądze. Jedyne pieniądze na tak zwaną promocję i PR wydawała tylko i wyłącznie na wyjazdy merytoryczne związane z sektorem. Co to oznacza? Aktywnie uczestniczyła od kilku, no tak 80 lat, bo wcześniej to nie było jej stać nawet na to, w tak zwanych światowych targach kolejowych w Berlinie i w Gdańsku są takie targi, prawda? Ten Solaris też to zna, bo akurat te targi obejmują również tramwaje, jeśli chodzi o Berlin. I to są jedyne przedsięwzięcia, na które rzeczywiście wydawała i promowała nie tylko siebie, ale Polskę, bo oczywiście firmy, które tam są obecne, były rozpoznawalne jako Polskę. W związku z tym to, co pani mówi o tych programach różnych i braku uczestnictwa firm, przedsiębiorców, to jest dokładnie to, co powiedziała pani dyrektor. Tu już nawet nie chodzi o pieniądze, po prostu nie ma sił i ludzi do tego, żeby obsłużyli, bo obsługa takich targów kolejowych na przykład, jak w Berlinie, to tam idzie kilkaset osób z firmy. Jasne. Dlatego w związku z tym czasami po prostu nie ma sensu w ogóle angażować się w jakieś wyjazdy turystyczne,
Nie ma sensu w ogóle wydawać na to pieniędzy. Dlatego... Ze strony firmy, a że rząd wydaje, no to już coś my na to proszę poradzimy. Państwa, schodząc do poziomu jednak tego projektu i tej debaty, dlatego uznałem za stosowne na początku pokazać nasze 10-letnie doświadczenia w tym względzie. I nie, to nie powstaliśmy wczoraj z tą inicjatywą. Budujemy ją od 10 lat, wspierając się autorytetami również ludzi ze świata, również przykładami ze świata, gdzie to właśnie biznes angażuje się, bo to w jego żywotnym interesie jest mieć silne państwo, silną markę swojego kraju, bo wtedy łatwiej się wchodzi na nieznane rynki, jeżeli jest się na świecie rozpoznawalnym. Lepiej sprzedaje swoje produkty Niemiec niż Polak. To jest chyba oczywiste. Ale teraz mam dla państwa niespodziankę. Chcę oddać głos, zgłaszał się już wcześniej. Przyjechał do nas specjalnie z Holandii pan Mariusz Soltanifar, który reprezentuje polską Polonię, czyli 20 milionów ludzi. Bardzo proszę. Słychać mnie dobrze? Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Myślę, że jestem jedyną osobą, która właśnie tu może godnie reprezentować Polonię. Od 5 lat mieszkam poza granicami kraju, akurat tak jak Pan wspomniał, tu w Holandii. Holandia jest bardzo ważnym partnerem strategicznym Polski. Na ostatnim rozdaniu nagród polsko-holenderskiego biznesu był obecny również wicepremier Janusz Piechociński, gdzie firmy, które tworzą swoje oddziały holenderskie w Polsce odnoszą ogromne sukcesy i są bardzo konkurencyjni. Dzięki temu ta wymiana może zostać jeszcze bardziej umocniona. Ja chciałem dwa punkty, bo ta dyskusja jest wielowątkowa i możemy iść od turystyki poprzez biznes, edukację i tak dalej. Mówię szybko o dwóch punktach. Według mnie promocji Polski poza granicami kraju, niezależnie w jakiej dziedzinie, nie będzie bez zaangażowania tych 20 milionów Polaków, którzy wyjechali z różnych przyczyn. Wystarczy spojrzeć na Stany Zjednoczone, gdzie mieszka ponad 9,76 milionów Polaków i na inne kraje, co w sumie tworzy 20 milionów. Ta promocja nigdy nie będzie skuteczna, jeżeli my tu wszyscy nie zaangażujemy tego ogromnego potencjału. Chodzi o to, że Polacy, oni są wtapiani w te lokalne środowiska, to nie są tylko osoby, które w Hadze są położone na ulicy i nie mają ciepłego posiłku, bo o tym Państwo znają te sytuacje z mediów, ale takie osoby, które prowadzą firmy, prowadzą spółki, prowadzą restauracje, ubierają holenderskie dla nas to jest jasne, tak możemy... To jeden przykład właśnie Polonia i ten potencjał 20 milionów ludzi, a druga, co będzie jakby automatycznie wychodziła z tej całej zaangażowania Polonii, to są obcokrajowcy. Dyskusja o promocji Polski, polskich produktów bez obcokrajowców jest dyskusją prowadzącą donikąd. Polonia, która obcuje na co dzień z obcokrajowcami, studiujemy, pracujemy, robimy doktoraty w różnych miejscach, bronimy, przenosimy fenomenalne festiwale. Play Poland, Film Festival i inne. To jest doskonała okazja do tego, żeby w jak najlepszy sposób zaprezentować Polskę, polskie produkty i to, co ma Polska dobrego do zaoferowania. Myślę, że dobra promocja Polski w Polsce spowoduje, że duża część tej imigracji wróci do Polski. No tak, ja się z panem zgadzam i dyskusja na temat zmiany mentalności, może ja podsumuję moją wypowiedź takim jednym zdaniem, o ile trudniej będzie zmienić mentalność Polaków w Polsce, o polskich produktach, o tyle dużo łatwiej będzie wykorzystać zachwyt obcokrajowców, którzy są zauroczeni Polską pod wieloma względami. Dziękuję bardzo. Przepraszam, chciałabym... Tak, bardzo proszę. Myślę, że o zmianie mentalności możemy pomarzyć. To, co możemy zrobić rzeczywiście i realnie, to jest zmienić poziom wiedzy. I tutaj zgodzę się, że wkładając tą cegiełkę, informując o swoich projektach, o swoich sukcesach, budujemy świadomość, tak? I ludzie mogą się czymś pochwalić. Czyli ja mając wiedzę o innych produktach, będę mogła właśnie rozmawiając czy z obcokrajowcami, czy z Polakami na emigracji, tym się pochwalić, bo czasami brakuje nam po prostu informacji. To jest na pewno wartość dodana tego projektu. Koniecznie jedno zdanie. Tak, koniecznie jedno zdanie. Do tej pory nie było w sieci miejsca, które by pokazywał potencjał Polaków żyjących poza granicami kraju. 2 lata temu powstała koncepcja portalu Link to Poland. Pojechałem do prezydenta Lecha Wałęsy, zapytałem go, co jest wizytówką Polski w świecie. Podobał mu się projekt, dał nam patronat nad tym projektem. Dzięki temu te wszystkie inicjatywy z Chicago, z Nowego Jorku, z Tokio są zbierane w jednym miejscu. Okay.
pisaliśmy o PES-ie, pisaliśmy o Solaris na portalu, zapraszam. I do nie, nie udzielę już głosu, dlatego że znowu będzie, ale znowu będzie, że nauka jest, ma najgorzej, jest uciśniona w tym kraju. Mamy jeszcze panel naukowy, można się będzie wypowiadać. 60 sekund. Dam szansę wszystkim jeszcze z Państwa, bo chcę od Państwa uzyskać jasną informację. Projekt, który przedstawiliśmy, czy jest dla Państwa interesujący, czy jesteście gotowi rozmawiać na temat współtworzenia tego projektu i bardzo proszę o odpowiedź tak lub nie, ewentualnie jedno zdanie do tego dodać. Bardzo proszę. Tak, jest interesujący. Zorganizuję spotkanie, gdzie przegadamy temat i przygotujemy się do odpowiedniej współpracy z miesięcznikiem BRIF. Dziękuję bardzo. Projekt jest interesujący, do rozmów jesteśmy otwarci. Przy czym nie jest do projektu, pamiętajmy, że marki produktów będą i producenci będą się zawsze promować i zawsze będą dumni z tego, że są Polakami, choć niektórzy w swoich strategiach, tutaj te nazwy padły, czy Gino Rossi, czy Rezerw, nie będą o tym mówić. Super, dziękuję bardzo. Absolutnie tak. Jak dobrze wiesz, w swojej pracy tutaj staram się podobne rzeczy również tworzyć i tutaj chciałem powiedzieć dosłownie jedną rzecz, może anegdotyczną trochę, ale staraliśmy się promować bank przez prezesów różnych spółek i to zrobiliśmy to z PES-u, z Solarisem tak swego czasu też. Natomiast to, co było dla mnie naprawdę szokujące, to że w rozmowach z tymi prezesami zawsze słyszałem, że zgodziliśmy się wyjątkowo dla was. Pytanie było dlaczego? Bo jak jesteście polskim bankiem. To jest next step, znaczy to jest następna rzecz. Natomiast to, co było najważniejsze, jak był kryzys polejmanowski, chodziliśmy, szukaliśmy kredytów inwestycyjnych obrotowych. Nikt nie dał, żaden bank zagraniczny. Wy byliście jedyni, którzy z nami gadali. Brawo, PKO BP. I teraz... Proszę dalej, i teraz, czas minął. Teraz dla nas marże nie są istotne. Ale nie mówię o tym, że w chwale, żeby chwalić PKO, tylko mówię o pewnej podejściu do tego, że jesteśmy skazani na tą gospodarkę, w której żyjemy i musimy się wspierać. Bardzo dobrze, dziękuję bardzo. Co do projektu, warto rozmawiać, ale... dużo znaków zapytania. Warto. Dziękuję. Warto oczywiście rozmawiać, nie ma o czym mówić. Dziękuję bardzo. Tak, oczywiście. Dziękuję bardzo. Teraz wymieniamy się na fotelach.